Cześć, z tej strony Michał Mrozek, Pokochaj Fotografię. Jestem bardzo podekscytowany, bo zaczynamy zupełnie nowy program. Nazwaliśmy go Fotograficzny Rentgen i będziemy się w nim zajmować bardzo fajną rzeczą. Będziemy znajdować różnego rodzaju zdjęcia w internecie, gdzieś w książkach, a następnie będziemy rozkładać je na czynniki pierwsze i spróbujemy powtórzyć to ujęcie. No nie tak dokładnie, wiesz, nie na zasadzie takiej, że będziemy chcieli uzyskać identyczną fotografię. Raczej skupimy się na tym, żeby uzyskać podobne światło, podobny efekt. No zobaczymy. Czasami może nam się uda nawet zbliżyć do oryginału, ale nie chcę mówić tego teraz, tak, bo nie wiem, co mi tutaj przygotujecie, bo liczę też i na was. Liczę na to, że w trakcie tego programu wpadniesz na jakiś genialny pomysł, aby mi podsunąć jakieś zdjęcie, które moglibyśmy spróbować właśnie prześwietlić. No to do dzieła. No, będzie bardzo soczyście dzisiaj. Owoc. Bardzo go lubię. W każdej postaci. Na dodatek kąpany w wodzie. Trochę jestem przerażony, co tutaj mi wykombinowali, no ale dobrze, spróbujemy. Najwyżej sobie nie poradzę. Nigdy nie robiłem takiego zdjęcia. Jest to truskawka, która wpada do krystalicznej wody, tworząc taką koronę u góry. Jest cudowna, przejrzysta. Spróbujmy się jej przyjrzeć. Marek, możesz oddać naszą tarczę z rzutkami? Bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę, oddaj ją. Ja nie wiem, czy ktoś z was to widział na backstage'u, ale on po prostu porwał nam naszą tablicę. Nie dotykaj jej. Ja sobie znajdę miejsce, tu z boku. Widzisz? Tarcza się zmieściła i zdjęcie się zmieściło. Nie wiem, w czym problem. Więc tak, to co na pewno, co się rzuca w oczy, to tło jest białe. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jest truskaweczka z jakimś tam zielonym elementem. Mam nadzieję, wiecie, że uda nam się kupić takie truskawki, które będą miały takie zielone, świeże ogonki. Jest fajne napięcie wody, które jest widoczne. Tu bardzo ładnie podoba mi się to, jak ono się tak tutaj pojawia. I widzę, że jest trochę metaliczne. To oznacza, że jest tutaj użyte światło kontrastowe, takie bez żadnych zmiękczaczy. Najprostsze, jak na to patrzę, to zrobiłbym to w ten sposób. Umieściłbym tutaj od góry światło, następnie na dole pod truskawką, pod tym pojemnikiem, musi być jakiś pojemnik na pewno. No, możliwe, że to będzie jakiś rodzaj, najwygodniej będzie nam to zrobić w jakimś akwarium. Czyli tak, mamy światło od góry. Tutaj na dole ja bym dał blendę srebrną. Srebrna blenda. Bo widzicie, tutaj takie metaliczna jest ta woda, więc na pewno nie jest to złota blenda, nie jest to też biała ściana, nic innego. Jest to coś srebrnego. Czyli ta blenda, jak ją damy tutaj, wróci nam jakąś część światła z powrotem od dołu. Dzięki temu będziemy mieli fajnie oświetloną tą truskaweczkę. Tutaj jest dziwna rzecz, bo jak jest, tu jest linia, tu jest ten rozbłysk, ta korona, tu wpada truskawka i ta linia tu jest gruba, potem się kończy, przechodzi. Możliwe, że to jest efekt, który został uzyskany już później w programie, ale ta linia w tym miejscu jest ciemniejsza, dlatego jest ciemna, ponieważ od tafli odbija się truskawka. Prawdopodobnie w tym miejscu, właśnie tu na tej części. Okej, już nie mogę się doczekać. Ja czuję, że możemy mieć duże głupoty. Do roboty! Mam jakieś akwarium. Trochę stare, zniszczone. Mam nadzieję, że uda się je wykorzystać. Nie jest tak źle. Spróbujmy z taką okrągłą. I właśnie, nie złota,
tylko srebrna. Żeby zrobić z niej srebrną, to musimy zdjąć, oskurkować. Proszę bardzo. Wiesz, troszeczkę jestem ciekawy, czy to w ogóle wyjdzie, bo tak jak ci wcześniej mówiłem, nie robiłem wcześniej takich zdjęć. Troszeczkę na intuicję do tego podchodzę. Najwyżej troszeczkę pozmieniamy plan. Zawsze dobrze mieć plan. Lepiej go mieć lub go nie, niż go nie mieć. To w tym miejscu blokujemy sobie nóżki. Na razie zrobimy takie światło kontrastowe, czyli założymy jakiś rodzaj takich po prostu wrót. Woda. Woda jest bardzo ważna. Może zrobię tak, może spróbuję nalać bezpośrednio do akwarium. Zaraz wracam. To był zły pomysł. Po pierwsze ciężkie. Sorry. O! Jak tam przejrzystość wody? Jakaś taka mętna. No spróbujemy. Idę po następną butlę. Właśnie się zastanawiam, jak ja to później stąd wyleję. Wystarczy. Pójdziemy z tym światłem tu. Ono jest dokładnie w dół. Ah, shit! Dobrze, że się nie zbiło. Proszę cię, zobacz. Chodźcie tutaj w ogóle. Zrobimy tak. To nie. To dam chłopakom, sobie zjedzą. Ja sobie zostawię te najlepsze. To jest psuta. Zobacz, kalgnita. Powinienem pracować na sortowni truskawek, wiesz? Tej lepszej kategorii. Z jednego koszyka zostałoby 4-5 sztuk. Jest jakaś taka nieforemna. Co myślisz? Najpiękniejsza i największa. Mamy zieloną tutaj. Uwaga. Pięknie. To też jest niezła. Musiałem. Walczyłem ze sobą cały czas. Oj, jaka pyszna. Oj, jaka to jest dobre. Ojej, chcesz też? Pomachaj, czy chcesz. No dobrze. To jest za dużo dla ciebie. Genialna, bo ta była po prostu jeszcze lepsza. Tam ci dam. O nie, to jest za ładna, może się przydać. Ta jest sama dla ciebie. Masz. Podoba mi się to, że jest taka ładna, pięknie jest oświetlona od dołu, naprawdę pięknie. Dużo ładniej niż nawet na tamtym zdjęciu. Od góry też pewnie. Nie wiem jak na środku. Dobrze, czas podłączyć aparat do komputera, tak żebyś lepiej mógł widzieć to, co będzie się działo. Będę korzystał z lustrzanki Canona. Tutaj w tym przypadku myślę, że weźmiemy obiektyw makro, 100 mm. To zdjęcie jest zrobione tak naprawdę bardzo blisko. Tak zrobimy. Obiektyw makro, ustawimy sobie ostrość, przełączymy obiektyw na manualny tryb, podepniemy lampę i zrobimy pierwszy strzał z
Zobaczymy, jak to wygląda na komputerze. Mamy żaróweczkę taką. Robię wszystko, żeby móc pracować przy światełku ciągłym. Nie gwarantuję, że to się uda. Bo muszę mieć dosyć krótki czas. Wiesz, nie mogę sobie pozwolić na czas 1:30, bo po prostu będzie to rozmazane. To musi być czas bardzo krótki, najlepiej minimum 1:160. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to kadr. Żeby sobie to ułatwić, to koordynaty, zobacz, mam tu i tu, czyli tu jest środeczek. Tło teraz. Och, cały czas to brudne. Zróbmy sobie szczał. Problem, który mnie czeka, to są te krople. Widzisz je tutaj? Muszę sobie z nimi jakoś poradzić. Zrobimy pierwszy test tak naprawdę wszystkiego w tej chwili. To jest bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu nie muszę się stresować, że coś poruszę. Chodź tutaj, za wszasz muszę go chwycić. Dobra. 3, 2, 1. Nie ma truskawki. To nie zapowiada. To nie było zbyt optymistyczne. Dobra, nie poddajemy się, jedziemy z tym. To, co tu mamy, to jest ta korona mniej więcej, o którą nam chodzi, ale to jest w ogóle nie jest to, co nam chodzi. Tu jest ostra truskaweczka, piękna, cudowna, wyrazista, a nasza to jest czerwona plama. Wiesz, z czego to wynika? Z jednej rzeczy. To jest zrobione zdjęcie przy 1:200. Więc prawdopodobnie ten czas powinien być bardziej krótszy, żeby zamrozić ten moment. Trochę mnie to martwi, bo przy błysku, przy lampach studyjnych, ja nie mogę zrobić więcej, ponieważ wtedy uchwycę kurtynę, która w moim aparacie, w tym Canonie, właśnie przy 1:200 się porusza, więc będę miał ciemny ślad. I nie będę mógł zrobić to jeszcze krócej, nie będę mógł zrobić przy 1:300, bo wtedy w ogóle obraz będzie czarny. Zostaje mi tylko chyba lampa błyskowa, zwykła lampa błyskowa i jakby próba odpalenia jej w high speed. Założyłem tu lampę, lampa błyskowa, pełna moc, ale ją zmiękczę. Zmiękczam ją takim materiałem zmiękczającym. Teraz tak, jeżeli chodzi o tło, to jest pewien problem na dole, jest za ciemno. Musielibyśmy tą lampę dać dokładnie z tyłu. Tak to widzisz? Tak, jest idealnie. Zróbmy sobie strzał. Bum. Tara. Świetnie. Popatrz, tak było, było ciemno na dole, zmieniliśmy lampę i mamy biel. Dobrze, teraz musimy popróbować, powrzucać. Życz mi powodzenia. Nie chcę, żeby moje te cienie były takie ciemne w porównaniu do tego, co tu jest. To oznacza, że potrzebuję jeszcze trochę światła. Jak widzisz, dorzuciłem sobie jeszcze jedno światełko od góry, żeby móc uzyskać jeszcze lepszy obraz, jeszcze jaśniejszy.
temperatury, jest żarówka, jest światełko ciągłe, 5400 kelwinów, czyli światło dzienne. Nie musielibyśmy tego robić, jeśli bylibyśmy na dworze i świeciłoby słońce. Nie musielibyśmy mieć tych wszystkich lamp. Ta się już zmęczyła. Następna. Zjemcie. 3, 2, 1. Żartowałem. 3, 2, 1. 3. Ale was zrobiłem! Dobra. Truskaweczko, powiedz przecie, kto cię najpiękniej zrzuci do wody? Och, to było to. Najadłem się truskawek, jak nigdy. Słuchajcie, świetna zabawa. Obiecuję, że już nigdy więcej truskawek do akwarium nie będę wrzucał. Mam tego chyba dość. Tak wyglądało to, co chcieliśmy uzyskać. Wrzuciłem truskawkę kilkadziesiąt razy. W końcu wpadła tak, jak powinna. Zobacz, tutaj jest to zdjęcie, które pokażę ci później na... Mamy mniej więcej to samo. Myślę, że nawet nasza korona jest bardziej szlachetna. Może nie mieliśmy takiej truskawki. Nasza jest ładniejsza. Może nie mieliśmy takich listków, ale wydaje mi się, że tutaj zostało agrafką dopięte. To są listki mięty. To niemożliwe, że te listki były takie zielone i soczyste. No dobrze, pewnie ta truskawka była świeżo zerwana. Nasza jest z targu. Tak czy siak, fajna zabawa. Sporo się nauczyłem. Przede wszystkim tego, że jeżeli chcesz sfotografować taką truskaweczkę, to musisz używać maksymalnie krótkich czasów. Polecam 1/4000. Żeby to zrobić w warunkach domowych, słoneczko, park, jakaś szklanka, czy też większy pojemnik i możesz sobie zrzucać truskaweczki. No i właśnie, jeżeli masz ochotę się pobawić, zrób podobne zdjęcie. Najlepiej, jeżeli zrobisz je jeszcze lepiej i wyślij do nas link. Może się okazać, że link lub zdjęcie, może się okazać, że wygrasz jakąś cenną nagrodę. Mam nadzieję, że cały program ci się podobał i że za tydzień obejrzysz kolejny. Ja już nie mogę się doczekać, wiem, co będziemy robić, natomiast nie wiem, co będziemy robić za dwa tygodnie. Dlatego proszę cię też, przysyłaj nam jakieś swoje propozycje, zostaw w komentarzu informacje, może jakiś wybierzemy temat, jeżeli będzie na tyle ambitny i nie będzie to rzucanie cytryny do akwarium, to chętnie się tego podejmę. Bardzo ci dziękuję, komentuj, lajkuj, rób wszystko, żeby inni znajomi mogli to zobaczyć, będzie nam bardzo miło. No i do zobaczenia następnym razem.